Siemano, witajcie, tutaj Wojan i dzisiaj gramy w gierkę pod tytułem Rozśmieszysz mnie, wygrywasz 10 dirta z Noobkiem. Noobkowi na pewno ta gierka bardzo się spodoba, ale pytanie, czy na pewno nas rozśmieszy. No znaczy, Noobek jest śmieszny, ale czy na tyle, żeby, wiecie, kiedy powstrzymuje się od śmiechu, wytrzymał? Wiesz, o co chodzi, ja będę się powstrzymał, bo jak najbardziej mogę, tylko żeby się nie śmiać. Jeżeli Noobkowi się uda mnie rozśmieszyć, no to wygra te 10 dirta i będzie zadowolony. Mamy 400 taki dirta do wygrania, w sensie Noobek ma, więc zobaczymy, jak mu pójdzie. Subskrybujcie kanał, zapraszam do sklepu, oczywiście Wojan Team! Zapraszam do łączenia do teamu Wojana do białego rana z kozackimi rzeczami, które macie dostępne w pierwszej linijce w opisie. Macie naprawdę fajne koszulki, idealne teraz na lato, które się zbliża, fajne czapeczki, które ochronią cię przed słońcem. Widzowie, patrzcie, masz problem ze słońcem? Razi cię? Bum, już nie razi. Razi? Bum, nie razi. Więc takie fajne czapeczki są i do każdego zamówienia zdjęcie z autografem za darmo dorzucane, więc wbijajcie, pierwsza linia w opisie, a my idziemy do tego mistrza, oczywiście nie dzbana, nie chciałem powiedzieć dzbana, do mistrza. On jest tutaj tak na górze, już widzę, że jest. Nubo. Halo, słuchaj, jestem dzisiaj bardzo poważny, ale jeżeli mnie rozśmieszysz, wygrasz 10 dirta. I tak cały czas, jedno rozśmieszenie równa się 10 dirta, tak, masz do wygrania 10 dirta? Tą kupę? Jaką kupę? Co? Kupę dirta? No kupę dirta, tak, tak, tak. To miała mnie rozbawić? Ale ja nie lubię dirta. Co ty powiedziałeś? Nie lubię dirta. Aaa, ty chciałeś, żebym się zaśmiał, jak usłyszałem, że nie lubisz dirta. Aaaa, bardziej to było takie zdziwienie. Nie, to nie było zaśmianie, to było takie zdziwienie, zdziwienie, zdziwienie. Dobra, no to co? No to, to dawaj, no to próbuj, próbuj swoich mocy czarowanej. Moje możliwości mogą być ciężkie dzisiejszego dnia, bo dzisiaj mało spałem. Aaa, no to chyba zły dzień wybraliśmy na to. Zaśmiałeś się! To nie było zaśmianie, no bez przesady, no to musi być ewidentnie zaśmianie się. Dobra. Dobra, ja jestem kiepski w żartach. Ale dobra, pokażę ci mema. Pokaż mi mema, no. No, co? Uf! Dobra, ja, ale ja wiem, o co. Ja. Czemu musiałeś, dobra, kiedy z głupie trzymać 10 dirta? Pięknie, pięknie, Noobek, bardzo dobrze ci poszło, ale teraz już ci nie pójdzie dalej tak łatwo. Prosto, wiesz, dałem ci fory, żebyś sobie mógł dostać chociaż kilka dirta i był zadowolony. A teraz. Co? Ej, bo mnie zabijesz. Od zabicia mnie będę bardziej jeszcze poważny. Jak mnie zabijesz? Ogarnij się ty, psiutku. O, ty psie, to już nie jest zabawne, no. Wyciągnę miecz. Wyciągnę miecz. Zachowuję powagę nadal, zachowuję powagę. Dobrze. Zachowuję powagę, tak. Dobrze, proszę pana. W takim bądź razie. No. Koniec? Wyczerpałeś się żarty? Pokażę ci coś. Dobra, dobra. Co? Widziałem kiedyś takiego mema. A powiem ci, że... Kolejny mem. Sobie, no. Ktoś sobie leży. Leży, no. Ktoś sobie leży na przykład na łóżku, nie? Tutaj o. No. I jest skierowana na ciebie kamera. I takie, to jest takie zawsze jak jest, jak się budzisz. I jest to takie, takie przez okno spoglądnięcie. I jakiś pan ma koziarkę i robi taką. Dobra, Noobek, kurczę, łapiesz mnie za jakieś śmieszne memuszki, które mnie bawią. To ci jakoś się udaje, ale do teraz, do teraz. Teraz nie zaśmieję się z żadnego już mema kolejnego. Musisz wymyślić coś bardziej kreatywnego. Z tego debila tamtego, co tam się patrzy? No, to mnie bawi, ale zachowam powagę. Żeby nie dać ci więcej dirta, bo ty już za dużo masz. Bo to jest taki debil, że się nie mogę patrzeć. A ten obok to jest totalnie patrz. Nie, to mnie w ogóle nie bawi. Czy obrażanie siebie mam nie bawić? Nie, 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 nie. A czy normalne jest, że... Ej, co to było? Ej, dobra, to mnie rozbawiło. A czy normalne jest, że... Dobra, co to było? To było zamierzone, czy to po prostu nubkowe? Nubowe. Nubowe, to trzymaj dirta. No jak to... Nie. Jedzenie? Jedzenie? Nie. No, daj proszę. Dobra, trzymaj jedzenie. Dzięki.
Ja wale. No nie, no Nowek! Przestań! Nasz jedzenie i sobie. Dobra. Ej, dobra. Teraz włączam, naprawdę, włączam tak tryb poważnego Tojta. Nigdy nie widziałeś mnie tak poważnym jak teraz. Dobra. Mam do ciebie pytanie teraz. No. Ty masz drewno? Nie. To weź drewno, proszę. No mam tutaj. No to weź. Nie chcę rozwalać. I daj mi je, proszę. Nie chcę rozwalać tego drewna. No dobra, to nie. To idziemy tutaj dalej. No dobra, to idziemy dalej. Idziemy dalej. Jestem najpoważniejszym Tojtem, jaki kiedykolwiek w ogóle nagrywał. Serio, nie, nic mnie już nie bawi. Nic mnie nie bawi, stary. Nic mnie nie bawi. O, Wojan! Dobra, uznajmy, że jesteśmy na ulicy. Chodź, no i... zróbmy taką scenkę. No. Jesteśmy na ulicy i się mijamy na ulicy. No. Ty idź z tej strony z góry, a ja wyjdę za tym mostem. No dobra, dobra. Idę. Kiedyś zszedłem i spotkałem takiego typka. O, siema Bojan. Siema. Co tam niesiesz? Nic. Ja noszę Dirta. A co tam u ciebie? No, spoko. A czemu poszedłeś dalej? To chodzi, kiedyś tak ktoś do mnie podszedł i tak się zapytał mnie i poszedł sobie po prostu. I co tam u ciebie? I poszedł. Aha, no. I co? No. I co? I co, no? Nubek? Nie widziałeś jeszcze tak mnie poważnego, prawda? Jestem najpoważniejszym Tojtem, jaki kiedykolwiek był. No co ty robisz? Co ty robisz? To nie jest zabawne, to jest wręcz po prostu pojęcie, wiesz jakie? Żałosne. Nubek, takie żarty mnie nie bawią. A patrz to, dobra, to teraz będziesz śmieszny, patrz. Co? Plium. Nie, no serio, plium. Ja ci pokażę lepsze, śmieszniejsze, co? By mnie na pewno zbawiło. Patrz. No. No ale to już zrobiłem, to już za późno. Nie. Musisz się wysilić. No i co zostawiasz taki dzban tutaj dirtowy? Co? Zostawiłeś tutaj posąg dirta, czy co? Po co to zostawiłeś? Dobra, ja to rozwalę. Czemu musiałeś to tutaj postawić? O, dobra, pyk. Co? Nic mnie nie bawi. Nic mnie nie bawi. Co? Masz dirta? No, mam. Okej. No. Ale to już powtarzasz te żarty, Nowek! Przecież to już się śmiałem z tego! Nie ma, dobra. Ej, no weź! Zatknij się, to można! Nie, to było... Ale ty powtarzasz te same żarty, Nub! Nie. Ale to nie jest żart, po prostu stekam na ciebie! Nie wiem o co chodzi. Wiesz co? Na mojej twarzy plasuje się jedynie gniew w tym momencie. Gniew. A jaką masz twarz teraz? Teraz mam twarz bardzo... A zrób taką twarz jak w Minecrafcie. Nie, bo to... Aha, dobra, uśmiechnąłem się, dobra. Ogarnąłeś? Ogarnąłem, no. Ale cwaniak, nie no dobra. To trzeba ci przyznać, jesteś cwaniakiem. Ale duży portfel mam. No nie wiem, wymyśl coś jeszcze, ale nowego. Coś nowego, no bo musisz mnie rozśmieszyć, rozbawić bardzo. Cokolwiek, ja mogę nawet za tobą chodzić, coś, nie wiem. Ja będę po prostu cię obserwował, co będziesz robił. I ty zrób coś śmiesznego, dawaj. Ja? No. Ale takiego, wiesz, takiego normalnie śmiesznego, nie? Dobra, no spoczko, dobra. To ja ogarnę tako. No. Ja, to było niesamowite, to było bardzo nubskie. Bardzo nubskie. No co ty? Czemu rozwalasz swoją głowę? I co? O ja, Big Brain! Gugu gaga! Gugu gaga gaga! Gugu gaga? No dobra! Dobra. To jest... To masz ból głowy, tak wyglądasz, patrz, pogadać jak...
Dobra, dobra. Pracuje ci głowa. Dobra, on co. Okej, to mnie rozbawiło. W sumie to wygrałeś już łącznie prawie z tak Dirta. Jak to skomentujesz, no bo... Nawet nieźle. Ale dalej toczy się gra, słuchaj, dalej toczy się gra. No ja wiem, ja wiem, to była niezła próba, ale się nie udało, ha! Nie udało się. Czemu zrobiłeś ha? Czy się zaśmiałeś? Jakie ha? No zrobiłeś tego, nie udało się, ha! To był śmiech, jak się śmieje, ha ha, a ty zrobiłeś ha! Nie śmieję się, ha ha. Śmieję się inaczej. Dobra, Pojan, wiesz co? Teraz to musisz się ogarnąć, bo będzie lipa, będzie lipa. Szczególnie będzie lipa, jeżeli pójdziemy do zoo. Do zoo! Dobra, to chodźmy do zoo. Da. I co jest w zoo? Pan... Nie no, ale tak w twarz pan dziulce beknąć. Taka zła jest. Nie no, no bek. To było chamskie, to nie było śmieszne, ale dobra. Nawet nie rozumiem. Ale pomyśl sobie, Pojan, czemu ona jest taka zła? Co się dzieje? No bo beknąłeś jej w twarz, stary. No nie, ale pomyśl sobie jakieś głupiej rzeczy, nie wiem. Co może być takiego, że jest zła? Nie wiem, pomyśla... Nienawidzę tutaj być i tyle. A może kibla nie ma, patrz. Kibla? Jakiego kibla? No. Ja. Niektóre twoje żarty są wręcz po prostu żenujące. Żenua, powiem. Żenua. Ja ogarniam. Co ogarniasz? Dobrze. Ty nic nie ogarniasz. Co ogarniasz? Wiesz co, Pojan? Co? Nie wiem, po prostu... Kończą ci się żarty, co? Przyznaj, kończą ci się. Co mi się robią? Kończą ci się żarty. Dobra, słuchaj, mam dla ciebie propozycję. No, jaką? Ale tylko raz, bo ja nie chcę. Teraz, jeżeli mnie rozśmieszysz, to oddam ci wszystko, co mi dałeś, więc ja będę teraz mieć naprawdę poker mejca. Ale to miało być na odwrót, chcesz wszystko stracić? Tak, jeżeli być... Nie, ja uważam, że nie rozśmieszysz mnie, nie ma opcji w ogóle. O, ja nie mogę, Nówek, ale to... Ty ryzykujesz stracenie wszystkiego, Nówek, w tym momencie. No tak. Ja, Nówek, ale będzie mi aż przykro, jak stracisz to wszszystko. No, co? Ale jesteś pewien tego, tak? No. Dobra, no to git, to git. Ale ej, wiesz co? Co? Zaśmiałeś się z tego, co powiedziałem, więc 10 dla mnie. No co? Zaśmiałem się? Kiedy? Nawet nie pamiętam. No tak, ale Nubek, ty stracisz wszystko. Ale to takie haha się nie liczą. Normalnie się zaśmiałeś. Teraz też. Daj ty. Myślałeś, że jestem takim debilem. Dawaj 10 dita. Jak 10 dita? Już dałem ci. No kolejne, znowu się zaśmiałeś. Ja wale. Przestań. Przestań. Ej, ale to co w końcu z tamtym jednym? Nie wierzę, że działał w tym. Nie wierzę? Nie wierzę, że działał w tym rozśmieszeniu cię. Co mówisz? Halo, mówiłeś coś? Halo? Ha? Halo. Co? Ej, chyba nas coś przerywa. Debil? Halo? Debil? Powiedz debil. A ja... Teraz serio, mówisz coś czy nie? Nie. Nie mówię nic. Halo. Mówisz coś? Mówisz coś? Halo. Mówisz coś? Halo. Mówisz coś? Nie, nie mówię nic. Nie, ja nie mówię nic, a ty mówisz coś? Czy ej, nic, co? Mówisz coś czy nie, bo cię nie słyszę. A co mówisz, co? Halo, baza do mnie. Halo, no przestań trollować. Nie. To wcale nie jest zabawne. Nie. To wcale halo. Nie jest zabawne. A jesteś? Halo. Nubek, już skończ, bo to... Co miało być śmiesznego w pytaniu się halo jesteś? Ej, jesteś halo. Ale to halo. Bardziej... To poważne pytanie. Halo, jesteś? Nie, to mnie żenuła w tym momencie, ale Nubek. Halo, jesteś czy nie jesteś? Żenuła mnie to. Ale jesteś czy nie jesteś? Że popiną mładę. Że płamane ty. Że mładę. Żenuła. Halo, jesteś? Dobra, nie. Jak tak to ma wyglądać, to halo, już więcej nie dam ci tych... Kończymy zaraz odcinek, Nubek. Ale to... jesteś czy nie? Nie. Jak nie jesteś? Przecież jesteś. No, ale nie, już nie. Ale o co ci chodzi, człowieku? Ja nie mam czasu na takie rzeczy, a ty do mnie mówisz tak. Co do ciebie mówię tak? Czy to jest... No, ale ty nie ogarniasz, czy ty nie... W ogóle, po co ty tak mówisz? Co mówię? No, ja nie wiem, co ty w ogóle... Ja wiem, że miałem się zaśmiać, ale... Zaśmiałeś, dawaj! Nie, teraz nie było żadnego zaśmiania się. No, zaśmiałeś. Nie, kiedy niby?
Dlaczego ty tak robisz, chłopie? A dlaczego tak słyszysz mnie? Ale ty mówisz czy nie mówisz? Ja ale... Ale to jest głupie! Ale to jest tak głupie! Zobaczmy, to jest tak głupie. Ja nie mogę, ile to trwało? Z 2 minuty głupiego pytania się mówisz coś czy nie mówisz? Ale teraz serio, mówisz coś czy nie? Nie, dobra, koniec! Cokolwiek, nie, już, serio. Koniec, to jest koniec odcinka. Już... Mogę tak cały dzień. Tak, wiem, że możesz tak cały dzień, ale ja już kończę. Nie mam więcej dirta, serio. A jakbyś nie nagrywał tego teraz? To co? Co? No to co? To mówisz? Nie, no dobra, no hej, hej. Spadaj z mojej posesji. Jesteś psyolem. Spadaj z mojej posesji. No dobra. Będę twoim pieskiem. Ale to już jest, wiesz, że koniec odcinka, mogę się śmiać. Mogę się śmiać i co? Już ci nie daję dirta. Jesteś śmieszny po prostu. Chcę być taki teraz. Dobra, już koniec. Nie, dobra, to widzowie, kończymy odcinek, ja zaraz wychodzę z serwera, bo ewidentnie już zaczyna mnie ten debil doprowadzać jestem do szału. Jestem mimem, patrz, jestem mimem. Jest, czym jesteś? Jesteś tym. Jesteś dzwonem. Walnij się. W twoją głowę można tak bić jak ten dzwon. I będzie tak pusta właśnie jak ten dzwon. Widzisz? Pa, 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 pa. Dobra, widzowie. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał i no, napiszcie Nubkowi, żeby się już ogarnął. Nie, i widzowie, napiszcie też, czy mówicie coś. Czy słychać nas? Słyszycie nas, widzowie? Napiszcie, czy mówicie coś. Napiszcie, widzowie, czy nas słyszycie. Na razie.